Pierwszym Koryntian, 5 rozdziale i od 1 wiersza. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. A więc mamy dwa rodzaje kwasów. Ten zły kwas grzeszny, który powoduje, że w każdym pokoleniu dzieje się to samo albo jeszcze gorzej, funkcjonuje na tym świecie i widać, co z tego wychodzi. I co by, jaki się nie urodził, człowiek znowuż robi te same rzeczy albo i gorsze. A więc cały ten kwas powoduje w człowieku, że człowiek w ten sposób funkcjonuje i musiało się stać coś, co by to zmieniło. Wszyscy zgrzeszyliśmy, a więc jaki zaczyn, taki i chleb. Co się tego upiekło? W różnych wydarzeniach, doświadczeniach bałwochwalcy, złośnicy, nienawistni, chamscy, oszczercy, kłamliwe, oszukańcze, złośliwe. A więc co z tego wyszło? Spróbujesz i choć może wygląda to przystojnie i ładnie, ale w środku kwas. A więc kiedy w takim stanie łączą się ludzie, no to dwa kwasy. Masz dwa kwasy i to złe. I cokolwiek z tego będzie, no to zawsze będzie to się łączyło z czymś niedobrym. Do tego jeszcze dochodzi Izrael jako naród powołany do Boga, który miał być czysty, oddzielony dla Boga i żyć według Bożego upodobania i tam też nic innego jak to samo. Jeszcze nawet nieraz gorzej od tych narodów, które były wokół. Miało od nich przyjść coś dobrego, miało świecić światło Bożego działania w tym ludzie, a jednakże tam było ciemno i to, co z tego wychodziło, to było złe. Ci, którzy to skosztowali, też byli skażeni tym złem. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, od 5 wiersza. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba, a Jezus rzekł im: miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. A więc mamy kwas nauce, kwas, który powoduje, że ta nauka nie daje ludziom
zwycięstwa. Ona powoduje, że ci, którzy w tej nauce trwają, nadal mają właśnie złości, odszczepieństwa, zawiści, a więc nie dostają tego nowego, nie dostają nowego zaczynu. Ten zaczyn nadal jest stary. I co w tym zaczynie starego? Kłamstwo. Kłamstwo, które dalej przechodzi. Kłamstwo, kiedy człowiek mówi o sobie dobrze, źle. I to kłamstwo dalej przychodzi do następnych i powoduje, że to następne. Dzieci wychowują się w kłamstwie i znowuż następne i znowuż w kłamstwie się wychowują, bo zaczyn, kwas jest nie ten, nieprawidłowy. Straszny to stan, kiedy nie można się z tego wyrwać w jakikolwiek sposób. Rodzisz się już, okłamywany jesteś, czy okłamywana, potem ty okłamujesz i dalej udają kogoś, kim nie są, większość to aktorzy, a więc ten kwas dalej i dalej i dalej. Poszerzali sobie rzemyki, pokazują, że się tak bardzo modla. Było oszukaństwo, to było oszustwo. Oni w ogóle nie rozmawiali z Bogiem, oni sobie tworzyli bazę dla siebie jakąś tam. A więc był to, o tym kwasie Jezus mówi, że jest złe nauczanie. Jeżeli człowiek przyjmuje te złe nauczanie, to przyjmuje ten kwas i zakwaszany jest złem. I wtedy z tego człowieka, nawet jak w doświadczeniach jest, to i tak nie wyjdzie nic dobrego. Jak to tam wygląda? Ma się jakąś tam mąkę żytnią, tak, z wodą, robi się, aż odstawia się, aż się zakwasi, tak? I potem robi się ciasto i z tego kwasu dodaje się do tego ciasta, tak, miesza się razem i wstawia się do piekarnika na żadnej temperaturze, żeby to sobie urosło. Tak? Takie małe cierpienia, takie małe doświadczenia i to sobie urośnie i wtedy daje się to już duże cierpienia. Już. I to wtedy dopiero, kiedy wszystko jest dobrze, to wtedy jest dobry chleb, dobrze wypieczony chleb. Ale jeśli ten zakwas jest zły, nic nie urośnie. Nic nie będzie takiego, co by mogło być dobre. Będzie to takie właśnie złe. Ile by tego nie podgrzewał, ile by nad tym nie pracował, nic z tego nie wyjdzie innego jak zło. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, od pierwszego wiersza. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. A więc Pan Jezus mówi: wystrzegajcie się obłudy, bo nic nie ma tajemnego, wszystko będzie odkryte. A więc nie żyjcie w tym ich kwasie, nie próbujcie tworzyć zasłon, stańcie się nowym zaczynem, otwartym. Otwartym, całkowicie otwartym, który można zbadać, sprawdzić i nie ma tam zła, nie ma tam złego. Coś, co jest czyste, przaśne. List do Galacjan, 5 rozdział. Wiemy, że chodzi tu, że pewni ludzie się wdarli między nich, którzy przynieśli tą naukę, ten zły kwas. I co oni zrobili tam w tym zborze Galacjan? Popsuli im to, co normalnie rosło, prawidłowo rosło. I Paweł, 6 wiersza, ten 5 rozdział, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje, trochę kwasu, całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności. Nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Ten zły kwas pochodzi z cielesności. Jeżeli człowiek nie jest oddzielony od swojej cielesności, to ta cielesność popsuje nawet dobre rzeczy. Popsuje i to, co wychodzi później z tego, to jest skażone złem. Albo obłudne, albo fałszywe, zakłamane, powodujący, że człowiek nie jest święty, nie jest czysty, nie jest wdzięczny. Nie ma tam w tym chlebie, jeśbyśmy wzięli nas jako chleb, to nie ma tam tych dobrych rzeczy. Tam są zgorzel, zawiść, złość, niechęć, zamknięcia. To wszystko tam się w środku kotłuje. Ugryziesz, spróbujesz i
doznajesz, że to nie jest przyjemne, że to nie jest człowiek nowego zaczynu, że to jest nadal człowiek starego kwasu. Oni byli wierzący, wierzyli w Boga, chodzili do świątyni, ale nadal tam był kwas. Oni zrobili ze świątyni jaskinię zbójców. Z tego wspaniałego miejsca, gdzie ofiary miały być składane Bogu na cześć, oni zrobili jaskinię zbójców. To jest właśnie ten kwas, to jest to zło. Człowiek w tym stanie jest w stanie nawet z dobrych rzeczy zrobić zło, skazić te dobre rzeczy nawet. Cokolwiek to by było, on dokładając do tego to swoje kwasidło, zabrudza to, zanieczyszcza to. Dlatego Paweł mówił im, żeby usunęli ten kwas, żeby usunęli to stare, żeby nie zanieczyszczało to Kościoła, żeby Kościół mógł normalnie wzrastać, prawidłowo wzrastać. 1 Koryntian, 10 rozdział, 16-17 wiersz. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Stanowimy jedno ciało, jesteśmy uczestnikami jednego chleba. A więc jesteśmy częścią tego, co pochodzi z Chrystusa. I tak jak czytałem tam w 5 rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian, czytałem o usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, aby przez ciebie i przeze mnie inni ludzie mogli doświadczyć Chrystusa. Nie starego człowieka, ale Chrystusa. Żebyśmy nie byli już przekazem zła, ale byśmy mogli przekazywać Chrystusowe dobro. Staliśmy się częścią tego jednego chleba. Staliśmy się cząstkami ciała Chrystusowego. A więc stary kwas usunięty. Wtedy ten kwas powodujący nowy zaczyn zaczyna być gotowy, aby dokładając do kolejnej osoby, żeby w tej kolejnej osobie rosło dobro, a nie zło. Żeby kolejna osoba doznała, że potrzebuje oczyszczać się od starego, aby nie przeszkadzało to wzrostowi nowego. A więc im szybciej, tym lepiej. Im szybciej człowiek poznaje swobodę, wolność, miłość, radość, bycie z Bogiem, tym lepiej dla człowieka, bo gdy długo człowiek zwleka z usuwaniem starego kwasu, może pomyśleć sobie, że w nowym też jest stary. Tak nie jest. Później, kiedy człowiek nie robi tego sprawnie, tak jak Duch Święty prowadzi, człowiek dopuszcza do swojej głowy coś takiego, że w nowym też jest stary, a więc stary kwas może być w nowym zaczynie. Jest to niemożliwe. Krzyż nie dopuszcza do takiego czegoś. A więc żebyśmy my mogli doświadczyć uwolnienia ze starego, potrzebowaliśmy Jezusa Chrystusa i potrzebowaliśmy nowego zaczynu. W 3 Mojżeszowej, 7 rozdział, to jest dla nas wielkie szczęście, że pojawił się nowy zaczyn. Bez niego nie byłoby z nas nic innego, jak tylko to samo, co z poprzedników naszych. Ale kiedy my nie rozumiemy tego, że jak ważne jest to, żeby nie wracać już do starego, no to wtedy sobie wrócimy i będziemy dopuszczać stary kwas i on znowu zrobi zło. 3 Mojżeszowa, 7 rozdział, od 11 wiersza. A takie jest prawo dotyczące rzeźnej ofiary pojednania, którą składać się będzie Panu. Jeżeli składa ją jako ofiarę dziękczynną, to przy tej rzeźnej ofierze dziękczynnej złoży placki pszaśne zaczynione oliwą i opłatki pszaśne pomazane oliwą, z mąki przedniej zaczynione oliwą placki. Wraz z plackami złoży przy dziękczynnej ofierze pojednania jako swoją ofiarę chleb kwaszony. A więc mamy pszaśny i kwaszony przy jednej ofierze. I to jest ciekawe, że właśnie Bóg w ten sposób rozwija swoją sprawę, że stajemy się pszaśni dla Niego, aby być z Nim, stajemy się czyści, świeży, całkowicie nowe stworzenie, ale też niesiemy w sobie zaczyn, zakwas, który jest potrzebny kolejnej osobie, aby ta kolejna osoba doświadczyła tego, co jest czyste, co jest święte, co jest nieskalane i żeby zapragnęła jak najszybciej pozbyć się swego starego ja.
A więc potrzebujemy wnosić w to w innych, a więc potrzebujemy tego kwasu, żeby inni zostali zaczynieni tym kwasem. To jest Ewangelia. To jest ten kwas, który głosimy innym. To jest ta nauka prawdziwa. Oni mieli fałszywą naukę i skażali ludzi tą swoją nauką, a myśmy dostali prawdziwą naukę i w tym zaczynie jest prawdziwa nauka i my go ją głosząc powodujemy, że ludzie słyszą prawdę i w nich powstaje pragnienie, aby żyć tą prawdą. I to jest właśnie ten zakwas. I to się zaczyna już dziać, zaczyna pracować. Małe cierpienia na początek, zaczyna to się łączyć, usuwane jest coś i wtedy dopiero wyższa temperatura, żeby to dorastało. A więc mamy to. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział i 33 wiersz. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest królestwo niebios do kwasu, które wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. A więc rozczyniła to i to się wszystko zakwasiło. Dlaczego trzy miary mąki? Ciało, dusza i duch. To wszystko musi być zakwaszone dla Królestwa Bożego. Musi być czyste ciało, czysta dusza i czysty duch. A więc to musi być zajęte dla Boga, musi być zdobyte dla Boga prawdą, żeby cały człowiek żył w prawdzie, a nie, wiesz, ja żyję w prawdzie duchem, ale ciałem sobie tam chodzę, ale mój duch żyje w prawdzie. Nie ma tak, nie ma. Jeżeli to jest Królestwo Niebios, to cały człowiek zostaje ogarnięty tym kwasem. Ale to jest dobry kwas. Człowiek rośnie dla chwały Bożej wtedy. My tego potrzebujemy i myśmy dzięki temu zaczęli wzrost, rozwój. Że prawda Ewangelii dotarła do nas, prawda o Królestwie, prawda o ofierze Chrystusa, prawda o tym, że nasze grzechy zostały złożone na Niego, prawda o miłości Jego do nas, prawda o pojednaniu nas z Bogiem i ta prawda zaczęła w nas działać. I zaczęliśmy oczyszczać się od zła, od kwasu. List do Rzymian, 11 rozdział. To jest dopiero księga kucharska, co? O wszystkim. Bóg jest Bogiem we wszystkim. 11 rozdział i 16 wiersz. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaczyn jest święty, a więc zaczyn święty, tam skażony, brudny, powodujący w ludziach zgorzel, zło, a tu święty, kiedy przenika do nas, czyni nas dla Boga rosnącymi, a więc nasz wzrost zaczyna się zgodnie z zamysłem Bożym. To stało się dzięki Jezusowi. Gdyby Jezus nie przyszedł, nigdy nie pojawiłby się ten pierwszy, który jest tym zaczynem. Jak dobrze rozumiemy, to musiała być kiedyś pierwsza mąka, która została zmoczona z wodą i stała się zaczynem. I kiedyś ktoś to zrobił. A więc Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i stał się zaczynem świętości, społeczności z Bogiem, zaczynem naszego bycia dziećmi Bożymi, zaczynem Królestwa Bożego, w którym my dzisiaj żyjemy, napełnieni Duchem Świętym. Stał się tym chlebem dla nas, który karmiąc się, przyjmujemy to z Niego. A krew Jego oczyszcza nas, abyśmy byli przaśni dla Boga, ale kwaśni dla ludzi. Przaśni dla Boga, kwaśni dla ludzi. To jest dopiero. Bo przaśny chleb, kiedy wrzucisz, to on nic nie zrobi. Dlatego jest potrzebny kwas, żeby to zrobić. Ale przaśni mam być dla Boga, czyści, święci. A więc niesiemy kwas do ludzi, ale kwas prawdy. Zbawienia, łaski, przebaczenia, chwały, jakie to piękne. Nareszcie możemy oglądać nowe, które są dla Boga, dla Jego chwały, których patrzysz, a tam jest miłość, radość i pokój, łagodność, cierpliwość, zadowolenie, chęć bycia w Bożych sprawach. Inny człowiek, inny zaczyn. A więc skoro zaczyn jest święty, to i ciasto jest święte. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Piękne to jest. Zaprawdę.
We wszystkim Bóg czyni to w sposób wspaniały. 5:28, a może 27. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Co oni zrobili? Oni zakwasili Jerozolimę, ale czym? Ewangelią. I tamci byli grzesznicy przerażeni, bo zobaczyli, że uciekają im ci, których oni mieli skażonych. Ich życie jest inne. Jak oni ich widzieli? Że oni się miłowali, byli razem, spotykali się, chwalili Boga, byli szczęśliwi, zadowoleni. A jak wyglądali faryzeusze i uczeni w piśmie? Zupełnie kontrast, no, zupełnie jak ciemność i światłość. I dlatego zazdrościli im czegoś takiego. Myślę, nie mają prawa się tak cieszyć, bo nie mają tego, co my mamy. Jakby się obrzezali, to mogliby się cieszyć. I nieśli ten swój stary kwas i próbowali zanieczyszczać to, co piękne. A więc mamy coś wspaniałego. Dzieje się rzecz całkowicie nowa i dzięki temu my mogliśmy zacząć rosnąć do Boga, a nie do diabła. Nie dla niego jeszcze więcej grzeszyć, tylko dla Boga żyć zgodnie z jego wolą, dzięki prawdzie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. A oto wy napełniliście swoją nauką. Napełniajmy tym kwasem ludzie, kochani. I zakwaszajmy ludzi, ile wlezie, żeby byli zakwaszeni tym kwasem, prawdą. Żeby poznali, jak ten zaczyn działa. Jak on wpływa na ludzi i ludziom zaczyna się chcieć, żeby być z Bogiem. Jest to na początku malutkie, prawda? Bo to, a potem patrzysz, a to rośnie, rośnie i rośnie. I człowiek coraz bardziej doznaje tego, że jest mu z Bogiem dobrze. Jak zaczął ten kwas Królestwa Bożego wpływać na mnie czy na ciebie, zaczęliśmy doznawać, że ten świat jest zły, że boli nas żyć w tym świecie, że zupełnie w innym jesteśmy doświadczeniu w tym momencie. A wcześniej robiliśmy to samo i nie było źle. Ale z powodu tego świętego zaczynu zaczęliśmy być oddzieleni. I zaczęliśmy rosnąć w innym kierunku. Dzięki Bogu za to, że Jezus Chrystus przyszedł i stał się początkiem nowego, całkowicie nowego. A więc nigdy nie wracajmy, nie próbujmy dokładać do tego, co nowe, stare. Dlatego Jezus mówi, wystrzegajcie się obłudy, wystrzegajcie się kłamstwa, wystrzegajcie się zawiści, wystrzegajcie się starego kwasu. Bo jeśli nie będziemy się jego wystrzegać, to on chętnie wróg chciałby z powrotem nas mieć w swoim. List do Efezjan, 2 rozdział. Także ciesz się, gdy doznajesz, że ten zaczyn działa w tobie, ale pamiętaj, on działa po to, żebyś ty się oczyszczał, żebyś był przaśny, żebyś była przaśna dla Boga. A z drugiej strony, żebyś miał tą prawdę w sobie, którą żyjesz i gdy mówisz ją innym, żeby ta prawda mogła docierać do innych w tym kwasie Chrystusowym, w tej miłości Chrystusa, w przebaczeniu Chrystusa, w łasce Chrystusa, w zbawieniu przez Chrystusa, żeby w tym była ta prawda miłości Boga do człowieka, który mówi, wracajcie synowie ludzcy. Jest dla was łaska, jest dla was oczyszczenie, jest dla was zbawienie. A więc kiedy doświadczasz, jak ten kwas w tobie działa, to dziękuj Bogu, ale pamiętaj, niech on działa dalej i dalej. Niech rośnie tobie to wszystko, co jest potrzebne, aby inni mogli poznać Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak ziarno wrzucone, jeśli nie obumrze, nie wyda plonu. Musi obumrzeć. Tak samo my musimy być oczyszczeni ze starego kwasu, aby to życie Chrystusowe mogło okazywać się innym. I to jest piękne. Dlaczego ludzie walczą ze świata od razu z każdym, którym się ten zaczyn Chrystusowy pojawia? Bo tak jest diabeł. On nienawidzi czystości. A więc kiedy tylko się pojawia, człowiek jeszcze jest w niektórych grzechach, jeszcze nie jest uwolniony, a już diabeł wysyła swoich posłańców, żeby tego człowieka atakowali i przeszkadzali mu i za Jezusem. Bo już wie, że tam się pojawiło coś, co nie jest z diabła, co jest z Chrystusa. A więc zaczyna bitwę. A kiedy człowiek jest stabilny i trzyma się Pana, okazuje się, że nie tylko, że samemu wygrywa, a jeszcze zakwasza obok siebie. I tak całe domy są zakwaszane. Ale jaka to łaska. Bo zakwaszane ku zbawieniu, a nie ku śmierci. Nie grzechem, ale już życiem, które się zmienia dzięki Bogu. Moglibyśmy powiedzieć, oby wszyscy byli zakwaszeni tym kwasem. I to jak najszybciej. Żeby nie zginęli w Gehennie, ale mogli się ratować w tym
Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. I tu mamy w tym drugim rozdziale, nie będę czytał całego, ale mamy dokładnie to, o czym mówimy. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych wśród nich, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc tak wyglądało nasze życie, wszystkich, bez wyjątku, każdego z nas. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. A więc Bóg uczynił, że wpłynął na nasze życie i stała się zmiana. A więc dziękuj Bogu nieustannie za to, że nie zostawił cię w starym kwasie, ale przyszedł do ciebie w swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie. I raduj się zawsze, gdy widzisz, jak ten kwas Chrystusowy w tobie działa. Jak tobie jest coraz bliżej do Boga, coraz chętniej czytasz Biblię, coraz chętniej modlisz się, coraz chętniej naśladujesz Chrystusa. To jest właśnie to. I niech to rośnie, aż do pełni. Ciesz się zawsze, gdy widzisz, że ten nowy zaczyn w tobie pracuje, a stary jest odstawiony całkowicie i ty do niego nie wracasz. Nie potrzebujesz starych śmieci, nie potrzebujesz starego gnoju, nie potrzebujesz starych grzechów, nie potrzebujesz starej upadłości, nie potrzebujesz starej pożądliwości. Masz nowe pragnienia, czyste, wspaniałe. Twoje serce zostało oczyszczone. Doznajesz, że kochasz Boga, że jest ci tak dobrze z Nim. I to jest właśnie to, jakie to cudowne. Trzeba rosnąć. Poznawanie, i wtedy coraz więcej rozumiemy z tego, co się dzieje, i więcej możemy powiedzieć, to jest Bóg, tak Bóg działa, właśnie w ten sposób Bóg działa. Więc nie wzbraniajmy się przed tym, a jeżeli ktoś został zakwaszony tym kwasem Chrystusowym, to niech się cieszy z tego, że dotarło do niego prawda o Królestwie Bożym. I niech nie pozwoli sobie tego zabrać wrogowi w żaden sposób. I w tym nowym, jak tu czytamy, to w tym nowym nie ma muru nieprzyjaźni. Wszyscy zostaliśmy złączeni w jedno ciało. To jest nowe. To wszystko rośnie z Chrystusem, w Chrystusie, dzięki Chrystusowi. Można powiedzieć, na całym nauczaniu Chrystusowym. To wszystko rośnie dzięki imieniu Jezus Chrystus, dzięki Bożemu Synowi. I to jest piękne. Rośnijmy więc dla Jego chwały. Rośnijmy dzięki Chrystusowi. To tak jak resztę ciasta. Co, od czego to zależy? Jaki kwas dostanie? Resztę ciasta to co? Jest takie nic. Takie jest i czeka. Jak przyjdzie zakwas, to zaczyna się dziać coś w tym cieście. Zaczyna się praca. I to taka praca, że widzisz, że nie tylko, że tam, gdzie jest ten zakwas, zaczyna rosnąć, ale całe zaczyna rosnąć. Cały człowiek zaczyna rosnąć. Nie robi się taka karłowata jakaś karykatura, że duchowo rośnie, a ciałem jest w świecie i taki nie wiadomo, co to jest. Cały człowiek, jak mówiliśmy, duch, dusza i ciało rośnie wzrostem Bożym. Ciało jest świątynią, a więc mamy ten prawidłowy zaczyn, prawidłowy wzrost. I mamy dostęp do Boga teraz, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Dzięki Bogu za to, że Bóg tak zrobił, że żyliśmy w świecie kiedyś i nie mieliśmy pojęcia, że istnieje coś tak pięknego, coś tak wspaniałego. Ale Bóg wiedział, że my nie wiemy, że my tego nie rozumiemy, że nas oszukują, dając nam na jakieś dziwne nauki, w których nie ma Chrystusa, nie ma zbawienia, nie ma krwi, nie ma oczyszczenia. A więc Bóg dotarł do nas, żeby nam dać taką możliwość, żebyśmy nie musieli tak żyć. I chwała Bogu za to. A więc dziękujmy Bogu nieustannie, że dotarł do nas, i nie wracajmy do starego, nie marnujmy czasu na stare. Niech to rośnie, niech rośnie dla chwały Bożej. Rośnijmy wzrostem Bożym. Jeden zasiał, drugi podla, wzrost daje Bóg. Tu to samo, wszystko stało się dzięki temu, że Jezus do nas przyszedł i stał się tym dla nas. 2 Koryntian, 5 rozdział i 17 wiersz. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I tak rośnijmy. Nie mieszajmy tych dwóch kwasów.
Dlatego Jezus powiedział, wystrzegajmy się kwasu, obłudy, fałszu, fałszywych nauczań. Wystrzegajmy się, bo to może z powrotem zakłócić wzrost. To może z powrotem sprowadzić na manowce, z powrotem zaprowadzić do opadłych rąk, do opuszczonych serc, kiedy człowiek już nie rośnie, tylko opada. To znaczy, że coś przestało działać. Coś, co było dobre, zostało zatrzymane, a coś innego wdarło się. A więc nie wracajmy do starych kwasów. Kiedy przychodzi diabeł i proponuje nam swoje kwasy, nie przyjmujmy ich, bo my jesteśmy tym odbiornikiem. Jeżeli będziemy pilnować się tego, co dostaliśmy w Chrystusie, kochać Chrystusa i cieszyć się Nim i nie dopuszczać już więcej diabła do tego, co się z naszym życiem dzieje, to wtedy będziemy rośli prawidłowo. Ale jeśli będziemy pozwalać Mu, że On będzie nam znowuż próbował podpowiadać, co powinniśmy zrobić, jak zrobić, czy zniechęcać nas do Pana Jezusa, to pamiętamy przecież, co było, kiedy myśmy się diabła słuchali. Czy po co nam wracać do tego samego, skoro już zaczęliśmy słyszeć, co mówi Bóg do nas. Pilnujmy tego więc z całą ufnością. List do Efezjan, 4 rozdział. Od 22 wiersza, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A więc w ten sposób pozbyliśmy się tego kwasu całego, pozbyliśmy się tego człowieka, który chodzi skwaszony zawsze tym złem nastawieniem jakimś. To albo ma emocje do góry, albo na dole, zawsze gdzieś tak dziwnie. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. To tak jakby gospodyni patrzyła, a tu stoi jej ciasto. I raz idzie w górę, raz opada. I ona już nie wie. Nie wie, czy to będzie w ogóle coś z tego. Za chwilę patrzy, znowu rośnie. Co się dzieje? O co tu chodzi? To jakieś anomalie normalnie są. No tak z człowiekiem, który raz u góry, raz na dole. No anomalie i nie wiesz w końcu, jak to będzie. Kiedy wsadzony będzie do pieca, czy będzie opadnięty, czy podniesiony. Jak to będzie? Co z tego wyjdzie w ogóle? A my mamy rosnąć normalnie. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. A więc nowy człowiek z nowego zaczynu. Nowe stworzenie, całkowicie nowe. Wspaniałe, doskonałe. Pięknie to jest opisane też w liście do Kolosan. W ogóle w całej tej Biblii ten temat też jest tak bardzo okazany nam, abyśmy to rozumieli. Pewni ludzie nie pozbywali się swoich grzechów, gdy się nawracali i potem te grzechy ich ściągały z powrotem do zła. Nie rozumieli, że to jest właśnie ten zły kwas, który ich gnębił i prowadził do pożądliwości ciała, pychy życia, pożądliwości oczu. I tu mamy, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Nareszcie, to jest ten wzrost, kiedy myślę o tym Jezusie i wspaniałości, Jego chwale i tym, co dla mnie uczynił i dla Ciebie, wtedy wzrastam, rosnę, bo patrząc na Niego jestem pełen zadziwienia, że On jest tak wspaniały i chcę więcej jeszcze skosztować, jaki jest. A więc nie myślę tracić czasu na to, żeby dalej iść i jak szczur gdzieś, czy szczurzycza chować się w norach po prostu, żeby grzeszyć, tylko mogę chodzić na wolności. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach. Niszcie ten kwas. I to jest opisane, ten cały kwas, który my sami doświadczaliśmy. To jest to wszelkie zło. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Piękna rzecz. Teraz widzimy, jak żyjemy, kiedy swobodnie możemy wzrastać. Myślimy o tym, co dobre, miłe i pożyteczne. Przeobleczeni jesteśmy w miłość. W sercach naszych rządzi pokój Chrystusowy. Chwała Bogu za to. Taki stan to jest dobry, bardzo dobry stan nowego człowieka. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny. To jest właśnie ten zaczyn. Psalmy, hymny, pieśni pochwalne. Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Tak jest ten pierwszy Chrystus, taki właśnie jest Chrystus. I kiedy my z Niego czerpiemy, to my też tacy jesteśmy. Stajemy się jak On. I jest nam to bliskie. Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu.
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Chwała Bogu za to. Kosztuj, ciesz się z tego. To jest właśnie z Chrystusa przyszło do nas. Nie inaczej. Galacjan 6,15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Nowe stworzenie, wszystko stało się nowe. I to jest to właśnie. Kiedy widzimy, że to nowe nie działa, to znaczy, że człowiek gdzieś kręci się po starych rzeczach. Tak jest zawsze. Kiedy człowiek jest z Panem i chodzi z Panem, należy do Niego, widzimy, że ten człowiek jest prawidłowo rozwinięty. Tak Bóg okazuje to, że ten człowiek jest Bogiem, a więc rozwój tego człowieka jest prawidłowy. List do Rzymian 6,4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe rzeczy, nowe życie. Pamiętaj o tym, że tak zawsze się dzieje. Jesteśmy przaśni dla Boga, czyści, oczyszczeni krwią Chrystusa, ale też jesteśmy napełnieni tym kwasem Królestwa Bożego, żeby to Królestwo Boże mogło przenikać dalej. Oni napełnili tym kwasem całą Jerozolimę i poruszeni byli ludzie do Chrystusa. To jest piękne, że tak się w rzeczywistości dzieje, że w człowieku zaczyna się dziać coś pięknego, coś wspaniałego. Pielęgnujmy to zawsze, bo to jest naprawdę niepojęte. Przecież my nie jesteśmy w stanie zrobić coś wobec siebie, ale tak, ta nauka Chrystusowa, tak. Ewangelia, która może docierać do ludzi i ona ma w sobie to przesłanie, ten zaczyn, który jest potrzebny, żeby w człowieku coś się zaczęło dziać. Jezus powiedział, mnie słuchali, was się słuchać będą. Nawet kiedy są wrogami, to i tak, gdy usłyszą tą prawdę, jest możliwe, że ta prawda w nich zacznie wydawać to, co jest potrzebne, aby oni zaczęli kierować się do Jezusa. A więc niech to będzie właśnie z takim zrozumieniem. Kiedy mówisz, to twoja nadzieja jest w Chrystusie, a nie w tym, co mówisz. Ty mówisz prawdę, ale to Chrystus przez swego ducha wnosi tą prawdę do serca człowieka. A więc to jest piękne, że taka rzecz właśnie dzieje się i teraz, także w dzisiejszych czasach, że ludzie mogą mieć pragnienie, potrzebę, żeby wyruszyć, żeby pójść za Chrystusem, ale też później to trzeba pilnować. Żeby to dalej rosło w prawdzie, a nie w jakimś zakłamaniu, żeby jakaś fałszywa nauka nie zaczęła docierać i człowiek pogubi to i później uzna, no ja nie mogę być jak Chrystus, więc nie muszę się starać o to, żeby wzrastać na podobieństwo Chrystusa. I już masz, już człowiek opada, już siada i mówi, ja to jestem zbawiony bez względu na to, jak żyję. No i już poszło po prostu. Nie? Jesteśmy zbawieni w Chrystusie i ważne jest, jak żyjemy. Mamy do Niego należeć nieustannie. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Znane nam słowa. A więc poznawać prawdę, poznawać Jezusa, to jest dla mnie i dla ciebie jako nowych ludzi bardzo ważne. To jest to, czym żyjemy, dzięki komu rośniemy. I 34, 35 wiersz. Nowe przymierze daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałam, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus mówi, dla was nowych ludzi, ja nowe przykazanie daję. Dla starych ludzi ono nic nie da. Oni nie są w stanie wypełnić to przykazanie. Ale nowy zaczyn, który przeniknął ciebie i mnie, nowe życie, które dostaliśmy, ono jest gotowe, aby w ten sposób postępować. Jezus mówi, aby inni poznali, że ja tu byłem i żeby zapragnęli, aby zaczęli słuchać, co wy im macie do powiedzenia. A my nie musimy wymyślać czegoś, mamy powiedzieć Ewangelię, mamy powiedzieć prawdę o Jezusie. I to jest wystarczające. Nie potrzeba, nie wiadomo, jak się gimnastykować. Sama Jezus mówi, on potwierdzi każde słowo, które wyrzekł. I dla mnie, i dla ciebie to jest drogocenne. Drugi Koryntian, jeszcze trzeci rozdział. Trzeci rozdział, szósty wiersz. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. A więc abyśmy byli tymi, którzy są w nowym przymierzu. A nowe przymierze to krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, abyśmy mogli
być jako nowi, przaśni ludzie dla Boga i zakwaszeni dla ludzi, aby do nich mogła docierać Ewangelia, aby do nich mogło docierać Słowo Boże. Dlatego Jezus jest tym, który rozpoczyna nowe przymierze. Jego krew jest zapieczętowaniem, jest pokazaniem, że ważność tego przymierza już jest, że ona działa, że jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, więc dla nas to jest otwarte. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. 17 rozdział i tu czytamy od, powiedzmy, tutaj apostoł przychodzi i tam jest, chodzi i widzi te wszystkie bałwany i to go porusza tam. I w końcu ludzie mówią, co ty tu tam opowiadasz, chodź, tu tam wszyscy się zbierzemy i powiesz nam o tym wszystkim. No i on teraz będzie ich zakwaszał. Od 22 wiersza. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdy sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy jako to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili o tym, będziemy cię słuchać innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. A wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. A cóż on takiego powiedział, że oni uwierzyli? No właśnie, zaczęło działać. Mówił prawdę i to zaczęło w nich już działać. Duch Boży włożył to do tych ludzi i oni zaczęli, no tak, no przecież, ma rację. I zaczęli podążać i chcieli posłuchać dalej. I oni później dalej opowiedział. A więc w ten sposób to wygląda i tak to się dzieje. Znamy też to pierwsze zakwaszanie, jak Duch Boży stąpił na Kościół i Piotr wychodzi i zaczyna. Ilu się wtedy zakwasiło? 3000. I spotykali się na łamaniu chleba, na czytaniu Biblii, w radości i zadowoleniu. Już rośli dla Boga. W liście do Tytusa jeszcze, drugi rozdział, 7-8 wiersz. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Tak ma wyglądać to zwiastowanie, tak ma wyglądać to działanie. Zaczęło się to od Żydów. Jezus przyszedł do Żydów, tam rozpoczął tą pracę, a potem poprzez resztkę, którą Bóg zachował, Żydów, ta nauka, ta Ewangelia została posłana do nas pogan, aby wszystkich nas ogarnęło to nowe. Nowe. Nowe życie, nowy wzrost, nowy rozwój. Wszystko z tego zaczynu Chrystusowego. A więc On najpierw zrobił to wśród tych Żydów, których przygotował do tego, a następnie ich posłał. Oni by nie poszli, gdyby nie byli nowym. Oni powiedzieli, nie, do pogan nie pójdziemy, absolutnie. My jesteśmy, nie opuścimy tego. On ich zrobił dla siebie, oni stali się jego posłańcami, oni przyszli do nas, pogan, i powiedzieli nam, wy poganie też możecie należeć do Boga i prowadzić wspaniałe nowe życie dzięki Jezusowi
Chrystusowi. I teraz staliśmy się jednym wspaniałym, nowym ludem należącym do Boga Ojca. I niedługo cały ten wypiek trafi do nieba. Amen.